Dzień dobry, witamy w Smak Sztuki. Dzisiaj chciałam coś powiedzieć o przemożnej naturze genów. W kontekście oczywiście zielonej żywności. Wszyscy wiemy, że geny są bardzo ważne i że dzięki genom w ogóle istniejemy. Wyglądamy tak, jak wyglądamy, mamy taki kolor oczu, a nie inny, włosów, tendencję do chudości albo otyłości, albo jesteśmy weselsi, albo smutniejsi. Bardzo dużo rzeczy wynika z materiału genetycznego, jaki odziedziczyliśmy po rodzicach. Ale też co za tym idzie, bardzo wiele osób przypisuje genom dość złowrogą rolę. Ponieważ jeżeli w jakiejś rodzinie zdarza się, że z dziadka na ojca, z ojca na syna przechodzą jakieś choroby, mamy wrażenie, że jak pojawiają się określone dolegliwości, to już się zaczęło. I właściwie jesteśmy skazani na to samo, co mama, tata, babcia, ciotka, no bo po prostu mamy takie geny. I na pocieszenie chciałabym opowiedzieć historię prawdziwą, dotyczącą właśnie tego, jak można te geny oszukać. W każdym razie sytuacja dotyczy dwóch sióstr, bliźniaczek. I to jest bardzo ważne, bo bliźniaczki mają geny jeszcze bardziej podobne do siebie niż inne rodzeństwo, prawda? Jeżeli przy bliźniakach jednojajowych mamy geny identyczne. I właśnie jedna z tych sióstr, kiedy dowiedziała się na wizycie kontrolnej u ginekologa, że ma endometriozę i jakąś cystę na jajniku i że właściwie należałoby to wyciąć, bardzo się przestraszyła i nie chciała poddać się operacji. Zaczęła szukać rozwiązań alternatywnych. I wtedy trafiła na naszą zieloną żywność i zaczęła ją jeść. Ale dowiedziała się, że owszem, i sok z jęczmienia, i chlorella mogą jej pomóc, ale żeby nie spodziewała się cudów, że w przeciągu 2-3 miesięcy będzie zdrowa jak przysłowiowa rybka. Żeby nie przedłużać tej opowieści, to ta pani zmieniła kilku lekarzy i wiele badań przeszła i wybroniła się przed sporą ilością operacji. Skończyło się to tak, że jedząc przez 2 lata duże porcje naszej zielonej żywności, dowiedziała się, że ma macicę czystą jak 20-latka, mając już prawie 40 lat i że torbiel z jej jajnika nareszcie zniknęła. A w tym samym czasie jej siostra bliźniaczka przeszła już 3 operacje i nadal odnawiały jej się torbiele. Co za tym idzie, jaki wniosek chciałabym, żebyśmy wszyscy wyciągnęli? Nie jesteśmy skazani przez geny na chorowanie, na określone choroby. Bardzo dużo zależy od nas, od naszego trybu życia. Oczywiście to nie jest tylko pożywienie, ale ma bardzo dużą rolę. To też wiele wpływa na to nasz sposób życia, stresy, czy się wysypiamy, czy nie wysypiamy, czy się ruszamy, czy się nie ruszamy. Ale jak widać z tej opowieści, nawet bardzo poważne choroby, a endometrioza jeszcze tak dla tych osób, które nie wiedzą, na czym polega, jest bardzo poważną rzeczą, ponieważ komórki, które normalnie w macicy reagują na zmiany hormonalne przygotowujące macicę na przyjęcie ewentualnego dziecka, w momencie, kiedy się przedostaną też do innych organów, to mogą być jelita, to mogą być jajowody, to może być mózg czy oko, podlegają tym samym zmianom hormonalnym, którym te same komórki endometrium podlegają w macicy, czyli w pewnym momencie cyklu nabierają, po prostu puchną, tak? Puchną, więc wywołują ucisk, wywołują ból i kiedy to się cyklicznie powtarza co miesiąc, wywołują też różne wzrosty. Generalnie te kobiety bardzo cierpią, a usuwanie endometrium z właśnie innych zakamarków ciała, no jest właśnie bolesne, prawda? Polega na operacji, na otwieraniu jamy brzucha albo jakiegoś innego organu ciała. Wiąże się z komplikacjami i jak widać nie rozwiązuje sprawy, ponieważ kiedy nie usuniemy przyczyny, cały czas będziemy mieć ten sam problem. Więc cieszmy się tym, że bardzo dużo możemy zrobić sami, chociażby popijając regularnie sok z jęczmienia i podgryzając chlorelę, do czego zapraszamy bardzo intensywnie i z wielkim przekonaniem.
Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.